Kiedy byliśmy tutaj na wiosnę, mieliśmy stary wał, który budził wielkie obawy mieszkańców, jak i władz samorządowych gminy Łaziska, bo to jest rzeczywiście to miejsce, w którym nastąpiło kilka lat temu przerwanie wału i zalanie całej tej miejscowości i tych terenów tutaj. W związku z tym dołożyliśmy wszelkich starań, żeby akurat ten odcinek, kilometra 400 metrów, naprawić, zmodernizować i dziś już jesteśmy na samym końcu tych prac. Mamy 95% wykonanych prac. Do 30 listopada wszystko będzie oddane i gmina Łaziska, mieszkańcy Kępy Gosteckie mogą czuć się już teraz całkowicie bezpieczni. Jednocześnie w Świeciechowie wybudowany jest 600 metrów wału. Zostanie nam na przyszły rok 4,5 km wału. Jesteśmy przekonani, że co najmniej zdecydowaną większość z tego, jeśli nie wszystko, zrobimy tak, żeby obie doliny Opolska i Świeciechowska były zamknięte i bezpieczne dla mieszkańców. W przyszłym roku następuje zmiana prawa wodnego, trwa batalia o to, jaki będzie miała kształt to prawo wodne. Jesteśmy przekonani, że na etapie prac sejmowych uda się przekonać ustawodawcę do tego, aby pozostawił nam wały, pozostawił nam międzywale, pozostawił nam lustro wody w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, a nie w Warszawie, bo chcemy sami zarządzać własnymi środkami przeznaczonymi na ochronę przeciwpowodziową. Nie chcemy być zależni od Warszawy, która siłą rzeczy o Lublinie nie będzie pamiętać. To jest przykład działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej pod auspicjami Warszawy. Tu się od 16 lat nie dzieje kompletnie nic. Miejsce, które powinno być gołe i powinno czekać na wodę, która tu wpłynie, w zasadzie jest lasem. W niektórych miejscach jest to burz, który będzie spowalniał wodę i który spowoduje, że również i te wały, które są nowe, będą zagrożone. W związku z tym to jest przykład działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej warszawskiego na Lubelszczyźnie. My chcemy mieć swój Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na Lubelszczyźnie, bo my te drzewa dawno byśmy wycięli. To jest identyczna historia. Ten piasek jest do wydobycia. Dno Wisły, koryto Wisły musi być odmulone, bo jest zamulane systematycznie, co podnosi lustro wody i znów sprawia zagrożenie. I to naprawdę jest wszystko w rękach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, tylko nie warszawskiego, chcę lubelskiego.